Jesteśmy gotowi, ale powiem Ci, co dla mnie jest jaka fajna nauka, że z każdym tym webinarem to ja się czuję coraz bardziej swobodny, nie? To kiedyś tak był taki bardziej spięty, żeby coś, jak coś nie wyjdzie, to co to będzie, nie? A teraz, kurde, człowiek idzie na żywioł i to się najbardziej ludziom podoba, nie? Że Tak, właśnie mi ostatnio ktoś powiedział, że jakie są wpadki i błędy, to jeszcze fajniejsze jest, bo wiedzą, że to jest takie żywe i naturalne, nie? Tak, że jest się z nimi w tym momencie, nie? Na żywo. No dokładnie. Okej. No to zaraz jest 19 i zaczniemy. I następny mamy 5. Właśnie, ja to muszę sobie w międzyczasie znajdę ten tytuł, żeby dupy nie dać jak ostatnio, nie? Zastanowiłem, co to jest. Jakie wymówki ograniczają ciebie? Znaczy i tam ten tytuł ty miałeś inny, bo ja to potem zmieniłam. O wymówkach. O, właśnie się wylałam całą wodę. No, dzień dobry. Super. Muszę szybko wziąć ręcznik. Dobra, doleję sobie siada. Ostatnio jak o webinarach słuchałem, to podpowiadali, żeby wodę w bidonie mieć właśnie, żeby zapobiegać takim sytuacjom, że coś się rozleje. Mała pierdoła, nie? Ale może i prawda. No dobra, 19. Gotowa? Tak. Dobra, to wpuszczam ludzi i witamy się z nimi. Uwaga. Witam wszystkich serdecznie na kolejnej edycji Aktywnej Akademii organizowanej przez Akademię Pomorską w Słupsku, finansowaną przez Ministerstwo Edukacji i Nauki. Współorganizatorem webinarów jest Słupska Izba Przemysłowo-Handlowa. Druga edycja podzielona jest na trzy części. Pierwsza część składa się z 10 webinarów pod jednym wspólnym tytułem 10 sposobów jak osiągnąć sukces. Druga część będzie składała się z webinarów, w którym udział wezmą eksperci od przedsiębiorczości, a trzecia część będzie składała się z podcastów, w których wystąpią przedsiębiorcy oraz osoby zarządzające firmach, które opowiedzą nam o swoich przygodach i doświadczeniu w biznesie. Dzisiaj już mamy czwarty webinar cyklu z 10 sposobów, jak osiągnąć sukces pod tytułem Sztuka asertywności. Jak zwykle tą serię poprowadzi nam Marzena Śmigielska. Witam Cię, Marzeno, ponownie. Witajcie serdecznie, dzień dobry, witam wszystkich. Dzisiaj już się bardziej przygotowałem, także opowiem Wam wkrótce, czym Marzena się zajmuje. Pozwólcie też, że będę sobie zerkał na ściągę, którą mam też przygotowaną, bo troszeczkę jest tego. Obecnie Marzena jest nauczycielem w zakresie edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną, a parę lat wstecz jeszcze zarządzała gimnazjum integracyjnym w Słupsku. I tutaj jest ciekawa rzecz, o której niedawno się dowiedziałam o Marzenie, że jest wykładowcą w Wyższej Szkole Gospodarczej w Bydgoszczy na kierunkach logopedia i moje ulubione słowo arteterapia. Arteterapia, dzięki za to. Trenerka rozwoju osobistego i działania, twórczyni programów szkoleniowych z zakresu rozwoju osobistego, zarządzania sobie sobą w czasie, asertywności, motywacji, wymówek, pracy w grupie oraz wystąpień publicznych. I teraz ciekawa rzecz, posiada tytuł mówcy kwartału Professional Speakers Academy w Londynie. Jak ty tam się dostałaś do tego Londynu, to mam nadzieję, poleciałam samolotem. Będzie chwila, żebyś o tym opowiedziała. Jest też również certyfikowanym coachem International Coach Federation z doświadczeniem w life coachingu, management coachingu dla kadr menedżerskich oraz dla młodzieży i par. A do tego jeszcze jest autorką książki Wrzuć na luz. I dzisiaj Marzena opowie nam o asertywności. W większości z nas ta asertywność kojarzy się z umiejętnością mówienia słowa nie. Ale czy tylko na pewno? Tylko z tym? I o tym wszystkim właśnie opowie Marzena, której oddaję głos, a ja sobie znikam. Także Marzena, uczestnicy są twoi. A dziękuję. Właśnie, pozwól teraz jeszcze jeden temat, właśnie, bo tu widzę, do nas uczestnicy piszą, także witamy Przemysława, Anię, Brygidę, Jolantę, nie wiem, czy wszystkie czaty już przeczytałem. Tak, chyba tak, ja też przeczytałam właśnie te. Witajcie.
I nie ma żadnych uwag, czyli dobrze nas widzicie i słyszycie. Także Marzenko, zapraszam Cię. Witajcie serdecznie. Przemku, Brygido, Aniu i Jolu, bo wy napisaliście do nas, witajcie, dzień dobry jesteście, więc rozumiem, że nas widać, słychać i szkoda, że nie czuć. Napiszcie tylko, z jakiego miasta jesteście, bo też przedwczoraj miałam przyjemność prowadzić webinar i byłam zdziwiona zasięgiem, że tak powiem, tego webinaru. O, jest Marek, witaj Marku. Napiszcie, z jakiego miasta jesteście, czy wszyscy jesteście ze Słupska, czy jednak są tutaj z nami osoby, które są jednak spoza i gdzieś znalazły informacje o tym, że taki warsztat, taki webinar się odbywa i jesteście z nami. Ania jest ze Słupska, witaj Aniu, bardzo okolice Krakowa, Jola pisze, proszę bardzo, pięknie. Brygida też, Słupsk, świetnie, a jak tam panowie, bo jestem ciekawa was, napiszcie proszę skąd jesteście. No to tak, Marek też ze Słupska, świetnie. To rozumiem, że Jola dość daleko miałaś dzisiaj, żeby dojechać do nas. Tak, i Przemek też Słupsk, super. Odpowiadając na pytanie Roberta, czy asertywność to umiejętność mówienia? Nie, odpowiadam bynajmniej. Bynajmniej słowo, które jest dość często niepoprawnie używane przez nas, bo mówimy, zastępujemy słowem bynajmniej, słowo przynajmniej i mówimy bynajmniej raz w roku jeżdżę na wczasy, prawda? Więc bynajmniej oznacza na pewno nie. Czyli Jola Krzyżdelko, asertywność to bynajmniej nie jest tylko sztuka mówienia. Nie. Zanim zaczniemy, chciałabym, żebyście też popisali troszkę i wiem, że jak nas jest niewiele, to z tym pisaniem różnie bywa, ale napiszcie mi proszę, czym dla was jest asertywność na czacie. Chciałabym poznać wasze zdanie albo waszą definicję, bo każdy z nas jakąś definicję na temat tej asertywności ma. Więc napiszcie mi proszę, jestem ciekawa waszych zdań. Brygida akurat coś pisze, więc poczekamy chwilkę. Nie bójcie się, nie oceniamy, to nie szkoła, choć byłam przez 21 lat nauczycielem, to daleka jestem w tej chwili od oceny. Umiejętność ochrony własnych granic. Pięknie, Brygida, bardzo ładne. Sztuka mówienia nie, Przemek się uparł, jednak sztuka mówienia nie. No nie do końca, Przemku, bynajmniej, tak? Ale dzisiaj będziemy się tego uczyć, będziemy o tym... Ola, dzień dobry, wita nas ze Słupska, bardzo nam miło. Ale po części, Przemku, też masz rację, może w takim sensie, że mamy prawo odmawiania, o tym sobie też dzisiaj powiemy. Miła odmowa, Jola napisała, bardzo dobra definicja. Takie jeszcze nie słyszałam, ale podoba mi się miła odmowa. I jeszcze Ania napisała, znalezienie przestrzeni dla siebie. I super. I gdybyśmy zebrali teraz te wszystkie wasze definicje, myślę, że powstałaby piękna definicja asertywności, ale tej asertywności, no oczywiście nie przełączam slajdu, prawda, no bo po co, tej asertywności przyjrzymy się i tam za jakiś czas spróbujemy sobie na to pytanie odpowiedzieć. Asertywność jako w ogóle słowo zrobiło ogromną karierę, prawda, bo potocznie kojarzone jest właśnie z tą umiejętnością mówienia nie, jednak byłoby chyba zbyt wielkim zubożeniem, gdyby tylko do tego sprowadzać tą postawę życiową, którą asertywność niewątpliwie jest. Asertywność. Należałoby sobie zadać pytanie, na ile daję sobie prawo w ogóle do istnienia? To takie pierwsze. Witam wszystkich spóźniona, ale jestem. Witaj Agnieszko. Drugie pytanie. Czy posiadam prawo do popełniania błędów? Albo na ile otwarcie potrafię wyrażać siebie? Na ile komfortowo pozwalam być innym i żyć tym innym, prawda? W jaki sposób buduję swoje relacje prywatne i zawodowe? W jakich obszarach mojego życia staram się i czy stawiam sobie ograniczenia? A co za tym idzie, czy potrafię i czy próbuję je przełamywać, prawda? Albo jak mogę je przełamywać? Jakie umiejętności stoją za asertywnością. Pewnie wielu z nas w ciągu życia zadaje sobie właśnie takie pytania, czy mam prawo do tego, czy powinnam, jak zostanę odebrana, jeśli powiem nie, bo nie mam na coś ochoty. I raczej staramy się właśnie nauczyć ludzi, jak robić to na miękko, jak ktoś tutaj ładnie powiedział, miłą odmową niż czymś takim, co mogłoby kogoś innego zranić. To prawo do wyrażania siebie, swoich potrzeb i oczekiwań oraz pozwalania innym na pełnię wyrażania swojego życia to podstawowe elementy właśnie sztuki asertywności. Jest ona jedną z najbardziej istotnych umiejętności w naszym życiu. No co robi asertywność? Po pierwsze, pozwala na życie szczęśliwe i pełne, prawda? Pozwala na serdeczne dzielenie się sobą z innymi.
pozwala, jeśli nauczymy się pozwalać sobie na swobodne wyrażanie siebie, czy też na nazywanie własnych emocji i dbanie o siebie i o własne granice. No cóż, sztuka asertywności jest ogromnym wyzwaniem i uczymy się jej właściwie każdego dnia, poprzez każdą sytuację, która spotyka nas w życiu. Zatem zapraszam Was dzisiaj do wspólnego rozwijania własnych obszarów świadomego wyrażania siebie, co poprawi Waszą relację nie tylko z samymi sobą, ale też z innymi i w efekcie pomoże Wam w osiąganiu swoich własnych celów, zarówno życiowych, jak i zawodowych. Myślę, że najlepiej sens asertywności oddaje znaleziony gdzieś, słuchajcie, w sieci, gdzieś w sieci mem, popatrzcie na to, musisz mnie nauczyć, jak być asertywnym. I odpowiedź, nic nie muszę. Oczywiście jest to taka żartobliwa postać asertywności, bo raczej nic nie muszę absolutnie nie jest postawą asertywną, a to a propos tego mówienia nie. W związku z tym po pierwsze niczego nie musimy, a po drugie nie powinniśmy mówić w taki sposób zdecydowany i zaraz sobie o tym wszystkim powiemy, prawda? Dobrze. O, coś tu nam przeskoczyło. Idźmy dalej. Zacznijmy następnym slajdem. Chciałam Wam powiedzieć o 5 prawach według Herberta Fensternheima. Ten Herbert Fensternheim jest teoretykiem asertywności. Tak naprawdę on jest twórcą 5 podstawowych praw człowieka, ale one są tutaj lekko zmodyfikowane, delikatnie przerobione pod tą naszą asertywność, prawda? No i pierwsze prawo, masz prawo do robienia tego, co chcesz, dopóki nie rani to kogoś innego. Często na przykład młodzi ludzie podejmują się działań, które nie do końca podobają się rodzicom, prawda? I ci rodzice próbują to negować, próbują odwieźć go, tych ludzi od tych pomysłów. Tymczasem jeśli to nie rani tej osoby, a jej sprawia to przyjemność i powoduje, że ona się rozwija i wzrasta, to dlaczego nie, prawda? Dlaczego nie? Drugie prawo, popatrzcie, masz prawo do zachowania swojej godności poprzez asertywne zachowanie, nawet jeśli to rani kogoś innego dopóki twoje intencje nie są agresywne, lecz asertywne. I tutaj na przykład mama może powiedzieć takie zdanie, synu, przestań ciągnąć kota za ogon, bo go to boli, prawda? Co ma to na celu? To ma na celu zwrócenie mu uwagi, ale też zmianę jego jakby zachowania, prawda? No bo poprzez to można temu kotu zrobić krzywdę, czyli tak długo, dopóki twoje intencje nie są agresywne. No w tym wypadku tego kota myślę, że jemu samemu się to absolutnie nie podobało. Okej, idźmy dalej. Trzecie prawo. Masz prawo do przedstawiania innym swoich próśb dopóki uznajesz, że druga osoba ma prawo odmówić. I teraz słuchajcie, my często prosimy kogoś i jesteśmy troszkę rozczarowani, kiedy ten ktoś nam odmówi. Tymczasem myślę, że właśnie na tym polega asertywność, że masz prawo prosić, ale tylko wtedy, kiedy już z tyłu głowy masz informację, on może się zgodzić, czy ona, ale równie dobrze może mi odmówić. I to jest w porządku. Weź też sytuację odwróć. Wyobraź sobie, że ciebie ktoś prosi o jakąś przysługę, o zrobienie czegoś, ale ty na przykład z różnych powodów i my często nie chcemy też tłumaczyć, dlaczego tego nie chcemy robić, ale po prostu najzwyczajniej w świecie odmawiamy. I to jest też w porządku. Gorzej, kiedy zdarzy się sytuacja, kiedy ktoś was o coś prosi, a wy nie potraficie odmówić i robicie to, pomimo tego, że kompletnie na to nie mieliście ochoty. To jest pierwsza przyczyna do tego, żeby jakby tracić swoją asertywność albo nie budować jej, tej asertywności. Zatem mamy prawo do przedstawiania innym swoich próśb dopóki uznajemy, że druga osoba może odmówić. Zapamiętajcie to, bo to prawo jest po prostu niesamowite. To też spowoduje, że my nie będziemy mieć żadnych reakcji na to, że ktoś nam odmówił. Po prostu masz prawo odmówić i to jest okej. Weźmy następne prawo, czwarte. Istnieją takie sytuacje między ludźmi, w których prawa nie są oczywiste. Zawsze jednak masz prawo do przedyskutowania tej sprawy z drugą osobą i wyjaśnienia jej. Orzesz ty, no ile razy będąc w związku małżeńskim lub w związku partnerskim pojawiają się pomiędzy nami sytuacje, co do których
to prawo jest takie, że nie wiemy, kto ma rację i czy to było dobre, czy nie, prawda? Więc jeśli nie dojdzie wtedy między nami do takiej konfrontacji w formie wyjaśnienia, nie przedyskutujemy tego, no to te sytuacje mogą doprowadzić do różnych zjawisk, takich jak ciche dni, a w konsekwencji nawet rozstania czy rozwody. Także zawsze jeśli mamy trudne sytuacje, gdzie prawa nie są takie oczywiste i nie jest to jasne, usiądźmy i normalnie, jak kulturalni, cywilizowani ludzie, przedyskutujmy to i wyjaśnijmy sobie to z drugą osobą, bo mamy do tego prawo zgodnie z asertywnością. Im więcej ludzi, mówimy, gdzie dwoje Polaków, tam trzy zdania, więc dokładnie tak samo jest również w związku, prawda? Mamy prawo mieć odmienne zdanie, więc trzeba po prostu czasami sobie je wyjaśnić. Okej. I piąte prawo. Masz prawo do korzystania ze swoich praw. Tylko wiecie co? Czasami zdarza się tak, że ludzie w ogóle nie zdają sobie sprawy z tego, że mają prawa, prawda? W związku z tym często się mówi, że niewiedza czy nieznajomość prawa nie zwalnia. To prawda i warto znać to prawo, ale tutaj mówimy o prawie do korzystania z moich praw, z praw człowieka, do tego, żeby być zdrowym, do tego, żeby mieć edukację i tak dalej, ale też mówimy o prawach asertywności, tak? Czyli za chwilę dojdziemy już jakby do tej definicji, bo właściwie już dużo powiedzieliśmy na temat właśnie tej asertywności, więc myślę, że nadszedł dobry czas na taką, myślę, fajną definicję asertywności. Popatrzcie, asertywność to umiejętność pełnego wyrażania siebie w kontaktach z innymi, ale bez intencji ich ranienia. Czyli mam prawo wyrazić siebie, ale w taki sposób, żeby nie urazić tej drugiej osoby, tak? Czyli mogę wyrazić swoje zdanie, tak? No, żeby, jak to ktoś powiedział, miło na przykład odmówić, czy miło odpowiedzieć, ale nie do końca przeciwnie do moich emocji, do moich odczuć, do moich pragnień i do tego, co akurat w tym momencie, czego potrzebuję i czego chcę. Pamiętajcie, że ludzie zawsze będą nas prosić, będą nas próbkować i sprawdzać. Są też takie osoby, które doskonale wyczuwają albo sprawdzą, że dana osoba ma problem z asertywnością i będą to na najzwyczajniej w świecie wykorzystywać. Stąd też pojawiają się różnego typu zależności i relacje pomiędzy ludźmi i one powodują, że ta osoba w pewnym momencie, która jest wykorzystywana, która nie potrafi być osobą asertywną, traci w tej relacji, dochodzi do takiej sytuacji, kiedy ona czuje się właśnie wykorzystywana, niezrozumiana i popada w dziwne, trudne stany i próbuje z tej relacji się oswobodzić i uciec. Mam drugą wodę, bo pierwsza wylądowała na stole, nawet jeszcze tego nie zdążyłam wytrzeć, słuchajcie, zanim się rozpoczął webinar. Okej, czyli mamy już definicję, jeśli robicie notatki, to myślę, że to jest dobry moment na zapisanie sobie właśnie tej definicji asertywności. Okej, idźmy dalej. Chciałam wam opowiedzieć, że żeby nauczyć się w ogóle asertywności, trzeba mieć chyba świadomość tego, że mamy cztery rodzaje ludzkich zachowań. Wróć, trzy. I teraz dlaczego napisałam cztery? Widzicie tutaj cztery. Uległość, manipulacja, agresja i asertywność. Tak naprawdę we wszelkiego rodzaju opisach, nie wiem, jak zaczniecie studiować naukę o asertywności, to dowiecie się, że mamy trzy rodzaje postaw czy zachowań ludzkich. To jest uległość, agresja i asertywność. Manipulacja natomiast jest to takie balansowanie pomiędzy uległością i agresją, celowo to tam umieściłam, w zależności, słuchajcie, od konsekwencji i od takiej, jak to się mówi, konfrontacji, o, że my czasami tak manipulujemy i kalkulujemy, co teraz lepiej, czy teraz być jednak uległą, czy jednak pójść w agresję, w zależności właśnie od tych konsekwencji tych sytuacji. No dobrze, to skoro już wiemy, jakie mamy rodzaje ludzkich zachowań, to przyjrzyjmy się im teraz po kolei i zobaczmy, czym one wszystkie się charakteryzują. No i pierwsza postawa to uległość, tak? Uległość to respektowanie praw innych, ale bez lekceważenia praw własnych. W przypadku uległości można mówić o braku szacunku do samego siebie. Charakteryzuje się słabością emocjonalną danej osoby. Człowiek uległy przyzwala innym, aby za niego decydowali. Postawa uległa odznacza się dużą skrytością rozmówcy oraz podatnością na wpływy innych. Osoba uległa jakby z góry stoi na przegranej pozycji, obawia się samodzielnego podejmowania decyzji, w związku z tym swoje cele realizuje zwykle trochę pośrednio. Gdybym ja miała zapisać sobie definicję uległości, to zapisałabym to jednym prostym, krótkim zdaniem, które będę kończyć odnośnie tych trzech postaw. Uległa postawa. Ty jesteś w porządku, ale ja nie jestem w porządku.
Tak? To jest taka kwintesencja postawy uległości. Ty jesteś w porządku, ale ja nie jestem w porządku. Podajcie mi proszę teraz na czacie, napiszcie mi taki przykład sytuacji uległej, z którą macie kontakt w życiu, albo z którą się spotkaliście, albo którą wy jakby mieli, której wy byliście świadkami lub uczestnikami, albo sytuacja uległości, którą widzicie i z którą się nie zgadzacie. Podajcie mi przykłady. Kiedy mówimy w życiu o postawie uległej? Kto jest uległy? Postawa uległa. Ty jesteś w porządku, ale ja nie jestem w porządku. Kiedy ulegamy? Kiedy mamy do czynienia z postawą uległą? Ja tak chciałem się tutaj włączyć trochę, bo wydaje mi się, że ta uległość nie wszyscy, ja też zresztą tak kiedyś na to patrzyłem, że a czasami to dobra, lepiej nic nie mówić, bo zależy mi na tej osobie, na tej sprawie. I tutaj ta uległość może być troszeczkę inaczej pojmowana, postrzegana. Tak mi się wydaje, nie? Bo dokładnie. Przynajmniej ja kiedyś trochę inaczej na to patrzyłem. Nie? Ale to mogę się mylić, dlatego też jestem ciekaw, jak na to uczestnicy. Bardzo dobre spostrzeżenie, dokładnie. Uległość nie ma nic wspólnego z jakby z poddawaniem się, czy pobłażaniem, czy nie mówieniem niczego, prawda? Uległość to jest, no też często mówimy, że ulegamy słabością, ulegamy pokusom, ale też ulegamy na przykład... Mówię tutaj o takich związkach damsko-męskich, ulegamy czasami mężczyźnie, niektóre kobiety mówią o tym, nie chcę tutaj wchodzić znowu w jakieś takie, wiecie, akcje, które są już chore, ale my często ulegamy, na przykład często ulegamy dzieciom, prawda? Bardzo często, właśnie nikt nie napisał, ale wydaje mi się, że postawa uległa najczęściej jest w stosunku do dzieci, tak? Ty jesteś w porządku, ale ja nie jestem w porządku. I proszą nas o coś dzieci i my nie umiemy im odmówić, ulegamy ich prośbom, prawda? I teraz, czy oni są w porządku, a ja nie jestem w porządku? Tak, bo ostatecznie tak sobie mówimy, kurczę, znowu się poddałam, czy znowu uległam, znowu nie umiałam zachować asertywności, prawda? W związku z tym ta postawa uległa jest no, dość często spotykana i teraz, jeżeli mamy nad sobą przełożonego, no to kiedy idziemy do niego, często z góry skazujemy się na taką postawę uległą, bo często, no rzadko kiedy idziemy tam po pochwałę, no nie oszukujmy się, prawda? Choć chciałabym, żeby tak było, przynajmniej tak było w moim przypadku. Samo wejście do gabinetu mojego przełożonego powodowało, że ja już, zresztą taka kartka wisiała zawsze na wejściu przed, na ścianie przed wejściem, że przed obliczem przełożonego musisz mieć postawę durnowatą i minę taką, żeby swoim pojmowaniem istoty sprawy nie peszyć przełożonego i coś w tym jest, więc automatycznie ludzie przyjmowali taką skuloną postawę i byli w związku z tym właśnie tacy ulegli. Charakteryzowała ich wtedy postawa uległa. Okej, druga postawa to jest, to już powiedziałam, ta manipulacja, czyli balansowanie pomiędzy tą uległością a agresją, zaraz powiem o agresji, w zależności właśnie od tego ryzyka konfrontacji, prawda? Czasami kalkulujemy, czy nam się opłaca, czy nie. Jeśli nie, to raczej pójdziemy w uległość niż w agresję. Okej, agresja, tak? Druga postawa generalnie, nie licząc manipulacji. Agresja to respektowanie własnych praw, ale z kolei dla odmiany lekceważenie praw innych. W przypadku agresji można mówić tutaj o braku szacunku do innych, ale też i dla samego siebie. To jest sposób zachowania charakteryzujący się chęcią decydowania za innych. Postawa ta odznacza się bezpośredniością oraz dużą nietaktownością ze strony osoby agresywnej. Osoba taka poprzez swoje zachowanie agresywne dąży też do jakby podkreślenia swojej własnej ważności, wartości, ograniczając przy tym lub eliminując zalety innych ludzi. Ponadto taka osoba agresywna praktycznie zawsze stoi po stronie wygranej, prawda? Gdyż do realizacji swoich zamierzeń dąży właściwie na wszelkie możliwe sposoby, często w sposób, jak to się mówi, nieetyczny i trudny do zaakceptowania w środowisku. Gdybym miała jednym zdaniem znowu krótko określić, czym jest agresja, to powiedziałabym tak, ty nie jesteś w porządku, ale ja jestem w porządku. Ktoś tutaj napisał, ale agresja czasami jest maskowaniem strachu. Oczywiście, że tak, tak? Oczywiście, że tak.
Uległość też czasami jest maskowaniem strachu, prawda? Boimy się i ulegamy. Podczas gwałtu na przykład do czegoś takiego dochodzi. Także bardzo dobre spostrzeżenie, Aniu. Czyli agresja. Ty nie jesteś w porządku, ja jestem w porządku. Dlatego często właśnie wspomniany tutaj gwałt charakteryzuje agresja. Osoby są, sprawcy są najczęściej agresywni, prawda? Im się wydaje, że to oni są w porządku, a wy nie. Czy potraficie podać przykład agresywnej postawy, z którą macie do czynienia w pracy? To w ogóle jest taka też patowa sytuacja, ale wiem, że takie są. Z moich doświadczeń wynika, że mamy do czynienia z agresją w pracy. Też może nie do końca w kontaktach, może przełożony podwładny, ale w kontaktach pomiędzy współpracownikami. Podajcie może, proszę, przykład, jeśli takowy macie. Coś, co wam przychodzi do głowy albo co pamiętacie z własnego doświadczenia. Kiedy mamy do czynienia w życiu z sytuacjami agresywnymi? Czy my jako rodzice przejawiamy czasami postawę agresywną? Wiem, że nikt się teraz chyba nie będzie chciał przyznać, ale ja się przyznaję. W momencie braku argumentów potrafiłam sięgać po argument siły, jak to mówią, prawda? I czasami dałam klapa moim dzieciom, więc no, była to forma agresji. Czasami, tak, to już przeczytałam, Marek pisze, w pracy nie, ale na parkingach tak. Dobre, tak, zwłaszcza kiedy ktoś podjeżdża i czeka, bo ktoś wyjeżdża, a ktoś w tym czasie z drugiej strony sobie wjedzie, prawda? To jest taki pierwszy przykład, kiedy można pokazać swoją agresję, a drugi, no, kiedy dojdzie niechcący do jakiejś stłuczki, to już o tym tutaj mówiliśmy, prawda? Na którymś z webinarów panowie bardzo często wpadają w taki stan agresywny. Ale to cudownie, że w pracy nie, bo chciałam wam jeszcze dodać, że jeśli w pracy mamy takie sytuacje agresywne, to jest to sytuacja niefajna, mówiliśmy też o niej na ostatnich webinarach i wtedy trzeba raczej z takiej pracy uciekać. Ale a jeszcze coś pisze Agnieszka, więc jeszcze chwilę poczekam. Zobaczymy, co Agnieszka napisze, chyba że nie, jednak jeszcze coś pisze. Okej, czyli jak widać, przejawiają się takie asertywne lub mniej asertywne postawy w naszym życiu, naszego zachowania. Okej, ktoś tu jeszcze pisze, poczekamy. Mhm. Okej, czyli mamy, tak? Mamy uleganie, mamy agresję. I mamy to manipulowanie pomiędzy jednym a drugim i za chwilę przejdziemy sobie do tej najważniejszej postawy, do tego jednego z trzech zachowań asertywnych, jakim właśnie jest sama asertywność. Czekam tutaj, Agnieszko, na ciebie cały czas piszesz, to chyba będzie dość długa wypowiedź. Dobrze, zobaczymy, co mówisz, przechodzimy dalej do następnego, do asertywności. Także jeszcze chwileczkę. Robercie, a może ty masz przykład, spotkałeś się gdzieś z takim zachowaniem agresywnym. Wzywam cię do odpowiedzi. No, moment. A okej, okay. Agnieszka napisała, ja pas, wszystko powiedziałaś, Marzenko. Okej, czyli wyprzedziłam twoje myśli, przepraszam, jak zwykle. Znaczy ja teraz od już kilku dobrych lat to już nie odczuwam takiej agresji w stosunku do mnie, czy też i u mnie. Ale kiedyś to faktycznie ta agresja była blisko ze mną, to bardzo mocno reagowałem na wiele rzeczy. A powiedz mi, Robercie, bo prowadzisz własne przedsiębiorstwo, jesteś biznesmenem od wielu, wielu lat. Czy zdarzały ci się takie sytuacje, kiedy na przykład agresji właśnie, kiedy wydaje ci się, że jedziesz dopiąć kontrakt, a tam zdarza się jakaś dziwna sytuacja, która rozwala to wszystko. Czy budziła się w tobie wtedy agresja? Nie, znaczy ja nie miałem aż tak może takich drastycznych przykładów w tym, ale bardziej jeśli coś poszło nie tak, to później bardziej zadawałem sobie pytanie, co ja zrobiłem nie tak, że tak poszło, co no pominąłem. Właśnie, bo chciałam dopytać, czy ty wyciągałeś wtedy lekcje, czy raczej się wściekałeś na siebie i już powiedziałeś, wyciągałeś lekcje, czyli poprawiałeś wszystko na następny raz, żeby do takiej sytuacji drugi raz nie doprowadzić. To świetnie, bo wiele osób podczas takich sytuacji, nie tylko, popada właśnie w taki stan agresywny, pół biedy, kiedy są agresywni dla siebie, gorzej, kiedy zaczynają być agresywni dla innych. Okej, dziękuję ci bardzo. A ja jeszcze jedną rzecz, tylko pozwól, tak, że powiem, bo co na przykład pomagało w wielu takich sytuacjach, żeby unikać, tak, agresji z klientami, to jeśli faktycznie coś takiego się wydarzyło, że nie poszło po naszej myśli, czy też klient nie czuł tej, nie był zadowolony z danej sytuacji, to zawsze najlepszym sposobem, przynajmniej u mnie się to sprawdzało, jest powiedzieć prawdę.
tak? Mhm. Nie udało mi się, sknociłem to wszystko i nagle te emocje tak opadają, bo jeśli najgorsze to jest takie odbijanie piłeczki, to nie moja wina, to ktoś inny, no to wtedy ta agresja u drugiej osoby rośnie, ale jeśli ją tak troszeczkę... Czyli przyznanie się do błędu i wyciągnięcie... Uczciwe przyznanie się do błędu, tak, bo jeśli wiemy, że będzie źle, to już gorzej nie będzie, może być tylko lepiej. Dokładnie, dokładnie, cudownie. Dobrze, to idźmy dalej, trzecia postawa, no i właśnie ta, która nas najbardziej dzisiaj interesuje, asertywność. I powtarzam raz jeszcze, asertywność to nie tylko sztuka mówienia nie, to znacznie więcej. To nie tylko respektowanie moich praw, ale to jednocześnie respektowanie praw innych. Postawa asertywna jest jak najbardziej zdrową, taką powinno się powiedzieć naturalną postawą. Polega na takim sposobie zachowania się człowieka, gdzie w trakcie argumentowania swoich postań i zachowań stosuje się komunikat typu ja, a nie komunikat typu ty. Krótko zatem, asertywność. Ja jestem w porządku i ty jesteś w porządku. No właśnie. I teraz komunikat typu ty. Ileż to razy w życiu używamy komunikatu typu ty? Pójdę dalej. Właściwie bez przerwy używamy komunikatu typu ty. Napiszcie mi w trakcie międzyczasie najczęściej przez was wypowiadany komunikat typu ty. Ja wam powiem, że u mnie najczęściej to jest komunikat w stosunku do mojego męża, który brzmiał i często mi się zdarza, nie ukrywam, ty zawsze się spóźniasz. I ci, którzy go znają, wiedzą, że tak jest, więc ty zawsze, albo ty nigdy nie zamykasz szafki z mikrofalą, ty zawsze zostawiasz tutaj brudne skarpetki, ty nigdy nie potrafisz schować masła do lodówki i tak dalej, i tak dalej. Właściwie my bez przerwy, my uwielbiamy w ogóle te komunikaty ty, bo one są jakby dla nas takie, no, może nie oczywiste i naturalne, chciałam powiedzieć coś innego, ale właściwie my tak byliśmy wychowywani, bo raczej nasi rodzice nie zastanawiali się nad takim, wiecie, kulturalnym i takim podejściem do nas jako dzieci, kiedy nas wychowywali, bo jeszcze o takich rzeczach też nie wszyscy wiedzieli. W związku z tym nie przychodziło im do głowy, żeby mówić o swoich emocjach, więc najczęściej do nas mówili ty. I my wyrośliliśmy w takich doświadczeniach, takich paradygmatach i teraz też powielamy te nawyki, prawda? Przecież nasze życie jest jakby powieleniem życia naszych rodziców. Ty ciągle nie pamiętasz o śmieciach. U mnie też niestety z tym spóźnieniem. No właśnie, więc te komunikaty ty są niesamowicie powszechne, a muszę wam powiedzieć, że właśnie to te komunikaty ty są główną przyczyną naszych nieporozumień w życiu, zachowań, których nie chcemy, nie planujemy albo na które po prostu nie mamy ochoty i sobie nie życzymy. Więc sprawa jest prosta, żeby, no gdzie ta moja myszka, żeby wszystko dobrze się działo i żeby zacząć przygodę z asertywnością, należy się nauczyć komunikatu ja, prawda? Dlaczego nie ty, ten komunikat? Ten komunikat może powodować, że nasz rozmówca stanie się agresywny i zacznie nas atakować, prawda? Kiedy powiemy, ty zawsze się spóźniasz. Nieprawda, raz mi się zdarzyło, że byłem na czas, prawda? Więc odbije nam piłeczkę. Ale też przywołując sytuację, której dotyczą moje uczucia, koniecznie potrzebujemy przywołać fakty, prawda? Zamiast snuć nasze przypuszczenia czy jakieś interpretacje, nasze interpretacje tych faktów. I stąd właśnie ten komunikat ja. Komunikat ja po pierwsze akcentuje nadawcę, akcentuje jego stan emocji, sytuacji lub zachowania. Pozwala ten komunikat na wyrażanie siebie także w relacji z inną osobą i nie ma znaczenia tutaj, czy będzie to sytuacja pozytywna czy negatywna. Jego budowa tego komunikatu ja jest szalenie prosta do zapamiętania i do codziennego stosowania i za chwilę was tego nauczę. Komunikat ja, znów się schowało, okej. Okay. Komunikat ja to zdanie, które opisuje się w taki sposób, że opisuje się, co się ze mną dzieje, gdy ty coś tam, prawda? Ten komunikat ja składa się z dwóch elementów. Po pierwsze opisu wydarzenia, czy jakiejś emocji, czy jakiegoś faktu oraz reakcji tego nadawcy na tą zaistniałą sytuację lub fakt. Oto schemat, tak? Macie na ekranie schemat. Komunikat typu ja. Ja, i tutaj wyrażamy swoje emocje, myśli, uczucia, odczucia, prawda? Gdy albo kiedy ty, i tutaj przedstawiamy konkretne fakty. Na przykład,
czuję się fantastycznie, gdy nieoczekiwanie zabierasz mnie do kina, prawda? Albo w drugą stronę, czuję się nieswojo, gdy mówisz do mnie podniesionym tonem, prawda? Więc chciałabym, zacznę tutaj jeszcze mówić, ale spróbujcie napisać na czacie przykład takiego komunikatu, który byłby dobry a propos tego spóźniania na przykład, tak? Ty zawsze się spóźniasz. Jak można by było zamienić to na komunikat typu ja, powiedzcie mi? Jak byłoby dobrze? Jak zamienić komunikat typu ty zawsze się spóźniasz, na komunikat typu ja wyrażam swoje emocje, myśli, uczucia, gdy ty, i tutaj podajemy ten fakt. Widzę, że ktoś tutaj pisze, spróbuję to czytać. Dobra, i Ania, i Agnieszka piszą, więc nie będę nic mówić i poczekam, może się, ja zawsze czekam na ciebie. Tak, tylko tutaj brakuje jakby wyrażenia, Jolu, twoich emocji. Musisz powiedzieć, jest mi przykro na przykład, albo czuję się nieswojo, kiedy muszę na ciebie czekać, prawda? Bo to jest dobrze, tylko brakuje tutaj jeszcze wyrażenia twoich emocji. O, Robert cię włączył. Tak, Robercie. Może tak, w życiu prywatnym to bardzo fajnie sprawdza się powiedzenie, ale też wyrażenie swoich uczuć, nie? To martwiłem się o ciebie. O właśnie, i nawet Przemek to napisał. Martwię się, gdy nie jesteś na czas. Czyli Jolu, twoje było świetnie, tylko dodaj tam jeszcze swoje emocje, swoje odczucia, prawda, co do tej sytuacji. Bardzo dobrze, Przemku. Czuję się źle, gdy się spóźniasz. O, bardzo dobrze. Czuję się źle, gdy się spóźniasz. Agnieszka, niepokoję się, kiedy się spóźniasz i nie dajesz mi znać. Zobaczcie, co to powoduje. Ty zawsze się spóźniasz, a ty jesteś głupia. I po temacie. Natomiast zdanie typu czuję się źle, kiedy się spóźniasz, albo martwię się o ciebie, kiedy się spóźniasz, powoduje, że ten człowiek czuje się lekko nieswojo, ale on nie jest zły na ciebie. On zaczyna myśleć, no faktycznie ma rację, właściwie mogłem albo przyjechać wcześniej, albo chociaż dać jej znać, że się spóźnię, prawda? Czyli zobaczcie różnicę pomiędzy tymi komunikatami. Komunikat typu ty powoduje, że ty atakujesz tą drugą osobę, że ty jesteś agresorem i też ty wzbudzasz tą agresję w nim, prawda? I możesz zostać zaatakowany. Więc używajmy komunikatu ja. Pokażę wam teraz przykład, bo nie chcę zagadywać. Idealny przykład. Znajomy spóźnia się na spotkanie z tobą. Komunikat typu ty. Nie szanujesz mojego czasu. W podświadomości mamy ty. Ty nie szanujesz mojego czasu. Co on myśli sobie? Gówno prawda. Szanuję tylko, po prostu korek był. Prawda? I budzi się w nim złość. Nie zgadza się z twoją opinią. Tymczasem gdybyś powiedziała, czuję złość, kiedy się spóźniasz, proszę cię, przychodź punktualnie. I on mówi, no kurde, no ma rację. No mogłem chociaż zadzwonić z tego samochodu i powiedzieć, że się spóźnię. I teraz słuchajcie, przyszedł czas na praktyczne zastosowanie tej teorii, bo myślę, że już po tych zdaniach wiem, że jesteście świetni. W tabelce mamy, popatrzcie, kilka przykładów takich różnych sytuacji i chciałabym, żebyście mi, no nie możecie mówić, ale chociaż napiszcie, zajmijmy się może pierwszym, po kolei nie wiem, czy wszystkie zdążymy, bo też patrzę na czas, a zostało go mało. Zajmijmy się może pierwszymi trzema, dobrze? Pierwsza sytuacja. Ktoś krytykuje twoją propozycję, nazywając ją niedorzeczną. Jak mógłby wyglądać komunikat typu ty, a jak zamienić to potem na komunikat typu ja, czyli w asertywny sposób? Emocje, gdy i fakt, prawda? Spróbujcie tam napisać. Widzę, że Ania coś pisze, ktoś krytykuje twoją propozycję, nazywając ją niedorzeczną. Przychodzisz do pracy, macie zebranie na przykład, prawda, zarządu i mówicie, słuchajcie, mam świetny pomysł, mam świetną propozycję, rzucasz ją, a ktoś mówi, daj spokój, przecież to jest niedorzeczne, prawda? To w jaki sposób mogłoby to wyglądać? No już tutaj pierwsze powiedziałam. Ktoś może powiedzieć, przestań, to jest po prostu niedorzeczne, albo to jest głupie na przykład, prawda? Ale ktoś mu powiedział, ktoś może odpowiedzieć, nie masz racji, dokładnie, pisze Przemek. Albo ktoś może powiedzieć, sam jesteś niedorzeczny, prawda? Bo się zbulwersuje i powie, ty sam jesteś niedorzeczny, prawda? A jak mógłby wyglądać komunikat typu ja? Taki, żeby mu opowiedzieć o tym, jak my się czujemy w związku z jego propozycją. Podajcie przykład. Jest mi przykro, pisze Agnieszka, że tak to oceniasz. Bardzo dobrze. Ktoś jeszcze pisze, podam wam moją propozycję komunikatu ja do tej sytuacji. Smutno mi, gdy mnie krytykujesz. Weź proszę pod uwagę także moje zdanie. Wiem, że jak mówię to do was, to brzmi to tak, wiecie, paniusia i tak dalej, ale uwierzcie mi, że kiedy zaczniemy stosować bardzo prosto, przykro mi, gdy tak się zachowujesz, mówiąc do dziecka, i to powoduje, że ono zaczyna myśleć, aha, mojej mamie jest przykro, może powinienem zachowywać się inaczej. Wcale nie musimy
opowiadać tego takimi pięknymi słowami, prawda? Więc te komunikaty ja mogą być również bardzo proste. Dobrze, ktoś to jeszcze pisze, ale przejdźmy do drugiego. Ktoś, dlaczego uważasz, że jest niedorzeczna? Tak, ale to nie jest jakby komunikat ja, tylko ty pytasz, nie ma tutaj znowu twoich emocji, prawda? Przykro mi, że tak uważasz. Powiedz mi, dlaczego tak uważasz? O, to już jest, tak? Jest ci przykro, a teraz wyjaśnij mi, dlaczego ona jest niedorzeczna. Dobrze, Tomku, tylko jeszcze brakuje tych emocji, prawda? Jeszcze Jola coś pisze. Spróbujcie napisać komunikat ty i komunikat ja do zdania. Ktoś obiecał spełnić twoją prośbę, jednak nie dotrzymał słowa. No takie od razu mi się ciśnie, ty nigdy nie dotrzymujesz słowa. Albo na ciebie nigdy nie można polegać, prawda? Ty nigdy nie dowozisz tematu. Ty zawsze nie zrobisz tego, o co cię proszę. Zobaczcie, ile podałam prostych, szybko wylatujących z mojej głowy komunikatów ty, bo one są dla nas jakby naturalne. A teraz pomyślcie i zastanówcie się, jak można byłoby to powiedzieć w sposób asertywny, czyli taki, żeby wyrazić własne zdanie, ale nie urazić tej drugiej osoby, która to słyszy. Ktoś jeszcze pisze, dobrze, poczekamy chwilę. To ja już tutaj komunikaty ty podałam, prawda? Jesteś niesłowny, prawda? Jesteś niesłowny. Jakiś, chociaż jeden komunikat typu ja, podajcie mi to na tą sytuację. Ktoś nie dotrzymuje słowa. Jak można zareagować w sposób asertywny? Dobra, ja wam powiem, jak ja bym na przykład... Tomek jeszcze pisze. Aha, dobra, to Jola, czuję się źle, że tak uważasz. Kosztowało mnie to wiele czasu. Może być, bardzo dobry. Czuję się z tym źle, że tak myślisz. Kosztowało mnie to wiele czasu. Może wysłuchaj mojego zdania na przykład. Ja bym tak to zrobił, pisze Tomek. Teraz nie wiem, do czego to Tomku ma być. Ja bym tak nie zrobił. Nie wiem, czy do pierwszego, tak? Bo znowu, jeśli miał być to komunikat ja do pierwszego, to brakuje znowu twoich emocji, Tomku. Nie do końca wiem, co miałeś na myśli. Mi ten pomysł nie do końca przypadł do gustu. Widzisz? Czyli już mówisz troszkę o swoich emocjach. Najlepiej by było, nie do końca się z tym zgadzam, albo nie czuję tego, prawda? Nie czuję tego, ja bym to zrobił inaczej, albo ja bym to zrobił tak. I podajesz na przykład przykład, tak? Natomiast ta trzecia sytuacja, tą drugą miałam powiedzieć. Przykro mi, gdy nie dotrzymujesz słowa. Liczę, że będziesz wywiązywał się ze swoich na przykład obowiązków, prawda? No i weźmy jeszcze trzecią sytuację i lecimy dalej. Ktoś z twoich domowników pozostawił po sobie brudne naczynia. Komunikat typu ty, szybko, prosty. Pierwsze, co mi przychodzi do głowy, jesteś bałaganiarzem. Ty zawsze zostawiasz po sobie syf. Ty nigdy nie sprzątasz, prawda? Ty zawsze zostawiasz pełno naczyń w zlewie. Ty nigdy po sobie nie umyjesz naczyń. Ty nigdy nie zmywasz. O, dokładnie, Ania powiedziała dokładnie, napisała dokładnie wcześniej to, co ja przed sekundą powiedziałam. Dobrze? I zastanówcie się teraz nad komunikatem typu ja w tej sytuacji. Do domownika, który pozostawił po sobie brudne naczynia. Ania pisze, ja na przykład bym powiedziała tak, czuję złość, gdy zostawiasz brudne naczynia. Proszę, posprzątaj po sobie. Ty nigdy nie zmywasz, to pierwsze, okej. Cieszyłabym się, gdybyś umył naczynia. Tak, dobrze, Aniu, druga część świetnie, brakuje pierwszej części, tak? Emocji twoich, bo ty nie możesz się cieszyć z tego, że on umył naczynia. Musisz najpierw powiedzieć o emocjach, które odczułaś, kiedy on tego nie zrobił. Czyli musisz powiedzieć, jest mi przykro, że ich nie umyłeś. Proszę cię, cieszyłabym się, gdybyś to jednak zrobił. O, to jest dobre zdanie, ale jakby druga część tego komunikatu ja. Brakuje pierwszego jeszcze tych emocji. Widzicie, super. Więc jednak okazuje się, że no nie jest to takie proste. Trzeba się tego nauczyć. Zawsze najpierw myśla ja. Jest mi przykro, gdy nie myjesz naczyń. Cieszyłabym się, gdybyś to jednak zrobił. Byłoby mi miło, jeśli pozmywałbyś naczynia. Tak, Marku, też byłoby ci miło, ale znowu brakuje tych emocji. A gdzie są twoje emocje? Ty byłeś wściekły, jesteś zły, nie podobało ci się, że on tego nie umył, tak? Znów powiedz na początku jeszcze o emocjach. Przykro mi, że tego nie zrobiłeś, byłoby mi miło, gdybyś jednak je pozmywał. Dobrze, świetnie, widzę, że rozumiecie tą asertywność. Powiem wam jeszcze jedną rzecz. Nie pojawiło się tutaj, ale mogłoby być tak. Przykro mi, że nie pozmywałeś tych naczyń. Chciałabym, żebyś uszanował następnym razem moją prośbę. Z tym słowem uszanuj tutaj jest taki problem, że raczej w asertywności staramy się tego słowa uszanować, uszanuj, nie używać. Dlaczego? Bo chcielibyśmy też, będąc asertywnymi, dać
możliwość wyjścia temu rozmówcy z twarzą, prawda? Więc to uszanuj, to jest takie, że no wchodzimy już w takie, wiecie, obszary, że no nie do końca wiadomo, jak to odebrać. W związku z tym starajmy się w zdaniach asertywnych nie używać słowa uszanujesz, tak? Unikamy słowa uszanuj. Dobrze, no to myślę, że tyle przykładów wystarczy, bo to czas leci jak burza. Chciałam wam opowiedzieć jeszcze o 5-stopniowej asertywnej skali naszej ochrony granic. I pierwsza granica to jest właśnie prośba, tak? Wyrażona, przepraszam, jasno i wprost. Na przykład proszę, abyś nie mówił do mnie podniesionym tonem. Druga ochrona granic to jest informacja zwrotna dotycząca emocji i trudności, jakie przeżywamy w związku z zachowaniem danej osoby. Jest to podstawowa umiejętność w komunikacji właśnie interpersonalnej, stanowi komunikat o tym, jak zachowanie odbiorcy wpływa na nadawcę komunikatu. Jest to mówienie o swoich reakcjach, odczuciach, myślach i doświadczeniach w relacji z daną osobą. Do budowania informacji zwrotnej zaleca się używania komunikatu ja, gdyż nie zawiera on oceny, jest konkretny, oparty na faktach i jest osobisty, więc zwiększa poziom zaufania i wzajemnej otwartości. Na przykład trudno mi się skoncentrować, gdy na mnie krzyczysz, prawda? Jeśli chodzi o tą informację zwrotną, my stosujemy w życiu dwa rodzaje, czy dwie techniki tej informacji zwrotnej. Pierwsza to jest, mówi się na to informacja zwrotna pozytywna, nazywa się uff, ale to nie tak uff, udało mi się, tylko raczej są to u jak uczucia, F jak fakty, czyli mówimy prosto, na przykład podoba mi się, kiedy ładnie umyjesz, nie, podoba mi się, kiedy ładnie zaścielisz swoje łóżko, prawda? Albo dziękuję ci za to, że, albo dziękuję ci, kiedy zrobisz coś tam dla mnie, prawda? To jest takie pozytywne wyrażenie, czyli kiedy chcecie komuś za coś podziękować i wyrazić swoje emocje pozytywne, stosujecie informację zwrotną uff. Ale mamy też, jak to niektórzy mówią, negatywną informację zwrotną fuko. Ja się nie zgadzam z tym, że ona jest negatywna. Negatywna jest w tym sensie, że my tutaj mówimy o tych faktach, które musimy nazwać. F jak fakt, U jak moje uczucia, K jak konsekwencje i O jak oczekiwania, prawda? Gdybym miała wam podać przykład, może coś takiego. Janku, zapisałam sobie to zdanie. Janku, od 2 dni przychodzisz do pracy o godzinę później, tak? Czyli stwierdzamy fakt, tak? Janku, od 2 dni przychodzisz do pracy o godzinie później. Stwierdzam fakt. Następnie mówimy o swoich uczuciach. Irytuje mnie to. Irytuje mnie to. Teraz konsekwencje, bo powoduje to opóźnienia w naszym projekcie. Mówię o konsekwencjach. I na koniec oczekiwania. Oczekuję, że od jutra będziesz w pracy punktualnie. Pamiętam, kiedy po raz pierwszy nauczyłam ja się tej techniki i chciałam ją zastosować w domu. I akurat tego dnia moja córka wzięła moje kluczyki od samochodu i pomazała mi kluczem. Wiecie, podrapała mi ścianę. I ja tak, wiecie, zebrałam swoje emocje, uspokoiłam się w sobie, bo czułam, jak narasta we mnie ta agresja i powiedziałam coś takiego, fakt, widzę, córciu, że pomalowałaś mi ścianę, tak, mówię uczucia, jest mi strasznie przykro, konsekwencje, teraz będę musiała pomalować tą ścianę i wydam pieniądze, które mogłam wydać na kupienie tobie zabawki. Oczekiwania. Oczekuję, że następnym razem, kiedy będziesz chciała coś pomalować, poprosisz mnie o kartkę. I słuchajcie, żałuję, że nikt nie zrobił zdjęcia. Mina mojej córki bezcenna. Po prostu. Potem zastosowałam to do mojego dorosłego syna, który miał wyrzucić śmieć i powiedziałam po wejściu do domu tak. Widzę, synu, że śmieci są niewyrzucone. Fakt. Jest mi przykro z tego powodu. Uczucia. Konsekwencje. Teraz zrobię to ja, tak? I spowoduje to na przykład, że następnym razem, kiedy ty mnie o coś poprosisz, ja też mogę tego nie zrobić. I oczekiwania. Oczekuję, że następnym razem, kiedy proszę dorosłego faceta o wyrzucenie śmieci, to on to zrobi. Oczywiście może aż tylu słów nie używam. I pamiętam mojego syna komentarz na to, co znowu byłaś na jakimś szkoleniu. Także słuchajcie, fantastyczna technika FUKO. Polecam wam niesamowicie. Stosuję ją, staram się stosować bardzo często, bo tak jak powiedziałam, to nie jest też tak, że ja zawsze mam tylko zachowania i postawa asertywne. Absolutnie nie. Przyznaję się bez bicia, jak się tak mamy. To jest to, co zawsze powtarzam. Twoja świadomość tego, że tak ha, się ktoś uśmiał, super. Twoja świadomość już tego, że chcesz być asertywny. Chociaż raz dziennie, jeśli uda ci się świadomie, pamiętając o tym, dobra, to teraz powiem asertywnie, to już będzie dużo, bo to znowu są nawyki. Musimy się nauczyć tych nawyków, tak? Dobrze, idźmy dalej, kochani. Postawienie granicy.
Czyli to jest takie żądanie, sprzeciw, mocne i stanowcze określenie granic, kiedy poprzednie kroki nie przyniosły żadnego skutku. Na przykład, nie życzę sobie, abyś podnosił na mnie głos, prawda? Stawiam granicę. Nie życzę sobie, żebyś podnosił na mnie głos. Nie życzę sobie, abyś traktował mnie w taki sposób. No i następna, zapowiedź sankcji, to już jest czwarta, to jest taki ostateczny krok w celu ratowania komfortu psychicznego i zachowania swojej własnej godności. Ważne jest, aby zapowiedziana sankcja była w konsekwencji mogła być wykonana. Na przykład, jeśli nie zmienisz sposobu prowadzenia rozmowy, nie będę się z tobą spotykać. Jeśli nie zmienisz swojego stosunku do mnie, przestaniemy się przyjaźnić. Tak? Mówię tutaj o osobach, które są na przykład wampirami energetycznymi, prawda? No i to, co powiedziałam, zapowiedź sankcji musi być wykonalna, bo ostatnim stopniem tej skali ochrony własnych granic jest właśnie to wykonanie sankcji, ostateczne spełnienie naszego zapowiedzianego kroku. Czyli jeśli nie przestaniesz się w ten sposób zachowywać, jeśli nie będziesz się w taki sposób zachowywała, skończymy się przyjaźnić na przykład, prawda? Pamiętajcie o tej pięciostopniowej skali ochrony swoich własnych granic, bo ona, to asertywność to nie tylko wyrażanie się do innych, ale to też ochrona was, waszych granic. No i tutaj słuchajcie, szybki test, tak tylko wrzuciłam, żebyście przelecieli, żebyście przeczytali, przejrzeli wzrokiem. W tym teście jest powiedziane, że nie wiem ile to jest, 2, 4, 6, 8, tak jest 10, jest powiedziane, że jeśli przynajmniej w trzech pytaniach odpowiesz twierdząco, oznaczać to może, że masz problem z asertywnością, prawda? Jeśli ktoś nalega, trudno mi odmówić. No ile razy tak się zdarzało, prawda? A jednak uczmy się tego, że jeśli nie mamy ochoty tego robić, to jednak tego nie będziemy robić. Kogoś, kto mi przeszkadza, nie proszę, aby przestał. Jak to? Proszę przestań, przeszkadzasz mi, teraz ja mówię, to jak najbardziej. Nie będę czytać tego wszystkiego, wiem, że wszyscy już sobie przeczytaliście, bo to zawsze robi się dużo szybciej, więc jeśli macie przynajmniej trzy odpowiedzi na tak, to należałoby wziąć z tego lekcję i rozpocząć próbować w życiu wykorzystywać właśnie tą sztukę asertywności. Dla przypomnienia, najlepszy komunikat asertywny, prawda? Do wszystkiego. Ja czuję, kiedy ty oczekujesz. Czuję złość, kiedy mnie obrażasz. Oczekuję, że następnym razem będziesz mnie szanował albo respektował moje zdanie, moje prawa i tak dalej, prawda? Dobrze. A, przepraszam, jeszcze nie, to tutaj na chwilę stanę, bo jeszcze rozmawiałam z Robertem, że znalazłam na koniec bardzo fajną rzecz, o której chciałam wam powiedzieć. A propos asertywności, zrobiłam sobie też tutaj notatkę. Jeśli chodzi o taką asertywność, często mamy różne nieasertywne zachowania na pochwały. Czyli na przykład wyobraźcie sobie, że przeprowadziliście świetną prezentację albo zrobiliście coś super, po prostu wyszedł wam jakiś projekt i teraz ludzie często mają takie różne przykłady nieasertywnego zachowania na tą pochwałę, takich nieasertywnych reakcji. Na przykład pierwszą jest zaprzeczenie. Mówimy, a nie, no daj spokój, gdzie mi tam dobrze poszło, pamiętasz ile razy się pomyliłem? Byłem przecież beznadziejny, prawda? To jest niefajne. Druga reakcja nieasertywna, obniżanie wartości sukcesu. O, przestań, o czym ty mówisz, udało mi się, wiesz, tam, no, daj spokój, no, o czym ty mówisz, prawda? Ale też obniżanie, trzecia reakcja nieasertywna, obniżanie wartości swojej własnej osoby. Mi poszło świetnie, nie, no, daj spokój, widziałeś, jak robił to ostatnio Patryk, ten to jest świetny, on jest mistrzem, ja to tak, wiesz, nie, ja to taka, straszne to jest, bo chciałam wam powiedzieć jedno zdanie. Zdanie na temat własnej osoby zostawiaj w swoich własnych rękach, więc mów do ludzi o sobie tak, jak chciałbyś słyszeć, jak będą o tobie mówić, bo nie wiem, czy wiecie, ale ludzie mówią o nas dokładnie to, co my sami o sobie powtarzamy. No i ostatnia, słuchajcie, reakcja, nieasertywna reakcja na świetną prezentację, to jest ignorowanie. A no tak, chodźmy już do domu. I dziękuję bardzo, tak? Ucięty temat. Natomiast jak powinno na przykład to wyglądać? Jak powinniśmy się zachować asertywnie? Po pierwsze, powinniśmy się do tego przyznać i być dumnym z tego, powiedzieć dziękuję, mam podobne zdanie na ten temat, prawda? Uważam, że to jest mega asertywne. Akceptujecie, szanujecie opinię innych osób i jeszcze szanujecie własną osobę. Ty jesteś w porządku i ja jestem w porządku. Dziękuję, mam podobne zdanie na ten temat. Albo dziękuję ci, miło mi to słyszeć. Dziękuję, cieszę się, że tak do mnie mówisz, prawda? Kolejne. Albo jeszcze jedno zdanie, które mogłoby. Dziękuję, co konkretnie podobało ci się w mojej prezentacji, prawda? Więc starajcie się w życiu raczej odchodzić od tych nieasertywnych reakcji, a wchodzić w te asertywne. To jest dokładnie tak, jak
jak z tymi komplementami. Ktoś powie, ale masz piękne włosy, a daj spokój, nie, dawno nie byłam u fryzjera. No błagam was, jaka to jest asertywna reakcja. Trzeba powiedzieć, dziękuję, starałam się, umyłam właśnie dla was dzisiaj włosy. Rozumiecie, o co chodzi? Także temat asertywności nie jest do wykorzystania, czy do nauczenia, do wykorzystania, źle powiedziałam, nie jest do jakby... No mówię, nauczenia się, myśmy tylko liznęli temat, tak, w przeciągu tamtych 53 minut, a chciałabym jeszcze, żebyście mieli czas na te pytania. Zapiszcie teraz proszę wszystko to, co chodzi wam po głowie, bo myślę, że ktoś tam jakieś pytania ma. Myśmy tutaj tylko jakby rozpoczęli tą przygodę z asertywnością, myślę, że warto się w tej sztuce dość trudnej szkolić i stawać się chociażby każdego dnia jedną akcję asertywną w swoim życiu wykonać i już będziecie bliżej do tego, żeby się nauczyć i wykonywać to tak jakby automatycznie. Ja się tego uczę dopiero, pisze Jola, mówię zawsze dziękuję, brawo, to już jest pierwszy krok, przyjmowanie pochwał, przyjmowanie pozytywne, znaczy reagowanie pozytywnie na jakiekolwiek reakcje czy zdarzenia, które się w życiu zdarzają. Dziękuję, nie umniejszajcie siebie. Często też, prawda, jak sportowców się pyta, no jak pan dokonał tego sukcesu, a udało mi się, jak to udało mi się, było to okupione ogromną pracą, prawda, często wieloletnią, myślę tutaj takich, którzy raz na 4 lata jadą na olimpiadę, udało mi się zdobyć złoto, no jak udało się, 4 lata na to pracował, prawda, więc nic się nie udało, dziękuję, to moja ciężka praca, cieszę się, że to doceniasz, prawda, od razu inaczej brzmi, czy powoduje, że inni czują się, że my się wywyższamy? Nie. Wydaje mi się, że to jest jak najbardziej adekwatne w tej danej sytuacji. Super, Jolu. Dzięki ci za twoje zdanie. Tylko, dając jeszcze trochę przestrzeni dla naszych uczestników, to chciałbym nawiązać do jednej rzeczy, którą mówiłaś tutaj o tych wampirach energetycznych. Bo takie osoby są. I tak samo są osoby toksyczne. I ta sztuka asertywności bardzo pomaga odciąć się od nich, bo nie oszukujmy się, no, że takich wampirów energetycznych i ludzi toksycznych to najlepiej ze swojego życia się po prostu pozbyć. Dokładnie. I umiejętne właśnie zarządzanie sobą, odcinanie się od takich osób, no, jest dla nas zdecydowanie zdrowsze jednak. Tak, często też te osoby, tak zwane wampiry energetyczne, absolutnie nie szanują naszego czasu i wydaje mi się, że mogą korzystać z niego do woli i często robią coś takiego, że wpadają do nas bez zapowiedzi, prawda? Albo dzwonią do nas i mówią, będę u ciebie za 5 minut na chwilkę tylko, a ty w tym czasie masz, nie wiem, albo gości, albo masz kogoś zaproszonego, albo przygotowujesz się do czegoś i nie masz tego czasu. Więc bardzo fajnym tutaj pomysłem jest nauczenie się takiej gotowej, asertywnej odpowiedzi, którą zawsze można do takiej osoby powiedzieć, w stylu na przykład jest mi przykro, że nie powiedziałaś mi o tym wcześniej, ale w tej chwili niestety jestem zajęta i nie mogę się z tobą spotkać, prawda? Nie naruszamy jej granic, ale jednocześnie jasno i stanowczo wyrażamy swoje zdanie. Jeśli tego nie będzie umiała, należy zastosować 5-stopniową skalę ochrony swoich granic i powiedzieć, jeśli jeszcze raz tak? Nie będziesz akceptowała mojej odmowy, mojego zdania, to po prostu przestaniesz być moją znajomą. Dobrze, myślałam, że ktoś jeszcze pisze, ale chyba nie mamy więcej pytań. Też nie chcemy wam więcej tutaj zajmować czasu, jednak Jola pisze jeszcze coś, tutaj bardzo się cieszę. Nie chcemy też wam zajmować więcej czasu, zawsze staramy się kończyć ten webinar tak mniej więcej w godzinie. Chyba nam się to, Robercie, do tej pory mega, mega udaje. Mimo tak, to jeszcze to Jola coś pisze, pozwólmy jej to napisać. Bardzo się cieszę, że byliście. Szkoda, cały czas jest mi strasznie przykro, że tak mało nas tutaj jest i mam prośbę znów do tych osób, które są, bo mam wrażenie, że są też ciągle bez mała te same osoby. Udostępniajcie proszę tą informację. Ja sama umieszczam ją na swoim Facebooku i na swoim fanpage'u. Wiem, że ona jest też na różnych stronach organizatorów, czyli Akademii i Słupskiej Izby Przemysłu Handlowej. Także bardzo proszę, jeśli uważacie, że takie spotkania krótkie, bo krótkie, czyli liźnięcie tematu jest wartościowe, to polecajcie innym. Będą nagrania, Robercie, prawda? Bo powiedziałeś mi, że będą nagrania. Na razie ich jeszcze nie ma. Także jak tylko będą, to na pewno będziemy je umieszczać. Tak, nagrania będą umieszczone na stronie Akademii Pomorskiej oraz też na naszej stronie Słupskiej Izby Przemysłowo-Handlowej, także będzie można sobie spokojnie wrócić do danego tematu, przypomnieć sobie. Super. Wiesz co, Marzena, ja pozwolę sobie podsumować. Dobrze, tylko przeczytam, Robercie, zdanie Joli, bo Jola napisała, zawsze staram się szanować czas innych i to jest piękne. Proszę, Robercie, podsumowuj. Chciałam podsumować, ale tutaj Ania bardzo ładnie napisała, to mi się bardzo spodobało odnośnie asertywności, że to znalezienie przestrzeni dla siebie.
Dokładnie tak. Bardzo ładna definicja. I z tym chciałbym Was zostawić, że dzięki tej asertywności możecie znaleźć tą przestrzeń dla siebie i wtedy będziecie mieli więcej czasu na rzeczy ważne, a może w ten sposób. Słuchajcie, super. Godzina mija. Także... Dziękuję Wam bardzo za to, że jesteście, za wszystkie komentarze. Super, naprawdę. Dziękuję. Tak, następny webinar odbędzie się 5 maja o godzinie 19 tradycyjnie i będziemy mówić w tym webinarze o wymówkach. Dokładnie tak. Zapraszam bardzo serdecznie. Bardzo fajny temat, bo będzie fajnie się tutaj, teraz jak na to patrzę, będzie łączył asertywność z wymówkami. Dokładnie. Czyli jeśli już nauczymy się asertywności, to łatwiej nam będzie reagować na wszelkiego rodzaju wymówki, które będziemy słyszeli. Dokładnie tak. Zapraszamy. To dziękujemy Wam bardzo za udział w dzisiejszym webinarze i zapraszamy 5 maja o godzinie 19 na webinar o wymówkach. Zapraszam. Trzymajcie się. Hej.